Dzień dobry, Stella na świecie. Monika Awramczuk-Halama teraz jest naszym gościem. Łączymy się właśnie ze Stanami. Zgadza się? Zgadza się, jestem pod Bostonem. Jesteś pod Bostonem. Zapytam cię najpierw o Cieszyn, bo jesteś urodzoną cieszynianką. Jak wspominasz nasz region? No, ja jestem bardzo dumną cieszynianką. Wracam w odwiedziny, staram się każdy rok przyjechać. Także ja jak najbardziej rdzenna i szczęśliwa. I szczęśliwa. Właśnie, z tego co wiem, to koszykówkę chyba trenowałaś, jak byłaś w Cieszynie. Tak, grałyśmy tutaj przez 2 lata, była drugoligowa cieszynianka Cieszyn. Potem jeszcze chwilę w Krakowie, ale w Cieszynie reprezentowałam drużynę koszykówki. Z dziewczynami ciągle jestem w kontakcie. Co roku można nas spotkać na rynku. No proszę, no to fajnie. A powiedz mi, no właśnie, no. Mhm. Przyjaźnie na całe życie zostały, tak. No właśnie, a jak odwiedzasz Cieszyn, to odwiedzasz też czeskie strony? Pytam o czeskie strony, bo tam twój mąż stamtąd pochodzi, tak? Tak, odwiedzam, mąż pochodzi z Olomouca, także 40, no, godzinka drogi i jesteśmy tam, także trasa Olomouc-Cieszyn nie jest mi obca. Mm-hmm. Okej. Okay. Jak to się stało, że wylądowałaś w Stanach? No to są takie, jest dużo, długa droga była, że tak powiem. Ja na początku w czasie studiów dwa lata po sobie przez lato pracowałam tutaj na obozie przez 3 miesiące i poznałam ludzi z całego świata, ale jedna z Polek, którą poznałam, Ewa, ona sobie tutaj załatwiła pracę już na taki kontrakt i przez nią dostałam kontakt na jej szefową i udało się również dla siebie załatwić kontrakt na 18 miesięcy, z tym, że te 18 miesięcy się troszeczkę przedłużyło i teraz w kwietniu właśnie minęło 20 lat. 20 lat w Stanach, no to jest kawał czasu, co tu kryć. A powiedz mi, ty masz dobrą pracę? Mam pracę dobrą. Jestem bardzo zadowolona. Ta firma, dla której w ogóle pracuję, tu już jestem ponad 15 lat. Także jakbym nie była zadowolona, to bym na pewno zmieniła. Jest to praca, która jest na pewno, słyszę dużo słowa dziękuję za wykonaną pracę. Pracuję z ludźmi, którzy mają lekkie upośledzenie umysłowe, no nie tyle upośledzenie, co ich poziom inteligencji jest poniżej tej normy i oni wiodą bardzo samodzielne życie, pracują, niektórzy nie pracują, ale oni potrzebują jakiegoś wsparcia od czasu do czasu, także my posyłamy, mamy pracowników, którzy ich odwiedzają raz, 2 razy, czasami 3 razy w tygodniu po parę godzin i pomagają im z takimi rzeczami, które oni sami nie poradzą, czy tam jakiś dokument wypełnić, czy do doktora zajechać, takie sprawy. Aha, to pomagacie im, no to bardzo, bardzo dobra sprawa, że tak powiem, szczególnie dla nich. A szefowa albo szef? Szefowa jest też emigrantką, szefowa pochodzi z Barbadosu, jej mąż również, oni tu przyjechali też ponad 20 lat temu po studiach. On tu w zasadzie przyjechał, a ona potem do niego dołączyła, ale szefowa jest z Barbadosu i szefowa pomogła mi zostać tutaj w tej pracy, pomogła mi z zieloną kartą, także to dzięki niej też mogłam zostać. No tak, no to dobrze. A powiedz mi, co cię zaskoczyło tak albo pozytywnie, albo negatywnie, jak przyjechałaś, jak musiałaś się oswoić z taką nową rzeczywistością? Wiesz, to już jest też 20 lat. Jest to, ja jak przyjechałam, to zawsze mówiłam, kurczę, ja muszę napisać książkę o tych wszystkich rzeczach, które tu tak zaskakują. Teraz to już tak człowiek nie pamięta bardzo dużo, ale ciągle, wiesz, jak wracamy do tej Europy, to te rzeczy, które nas uderzają, te różnice,
to jest ciągle ta otwartość tych Amerykanów tutaj jednak. Oni są otwarci i bardzo przyjaźni. Ci obcy ludzie jest non-stop, są dla ciebie mili i słyszysz dziękuję i słyszysz od obcej osoby na ulicy słyszę, o jakie bardzo podobają mi się pani buty na przykład. No, tacy bardzo otwarci i przyjemni są ludzie ogólnie. Czy to są ekspedientki w sklepie, czy tej, mówię, no, bardzo, bardzo przyjaźni ludzie są. A jest coś takiego, co najchętniej zmieniłabyś w Stanach, co jest takie niezbyt dobre? Jedzenie. A. Tęsknisz za tym naszym polskim jedzeniem trochę, tak? Wiesz, tęsknię bardzo za polskim chlebem, zawsze. Wiesz, wszystko inne da się jednak jakoś, wiesz, ugotować i tak dalej, ale tego chleba upiec nie umiem. No tak. I za nim najbardziej tęsknię. A jakoś w Stanach słychać o Polsce? Jakoś dobrze albo średnio, albo jakoś obojętnie? Wiesz, nie słychać o Polsce. Ogólnie Ameryka ma tyle swoich problemów, że tylko słychać o w Ameryce, słychać raczej tylko o Ameryce. Oczywiście zależy w jakich, że tak powiem, jakie telewizje, czy gdzie się co czyta, czy słucha, ale ogólnie powiem, że na przykład czasami na Facebooku, jak tam czytam jakieś komentarze, no wiadomo, że artykuły się pojawiają również czasami. Mhm. I jeśli, wiesz, pojawi się wątek polski, to nie ma negatywnych komentarzy. Rozumiem. A jak odczułaś jakoś na, nie wiem, własnej skórze atmosferę wyborów albo koronawirusa w jakimś wymiarze, czy tak raczej bezpiecznie? To znaczy, i... wybory to... Powiem tak, zależy z kim rozmawiasz. Czy rozmawiasz z wyborcą Trumpa, czy rozmawiasz z wyborcą Bidena? Bo to są dwa różne światy, w którym my żyjemy i... Ja jako człowiek, który głosował na Trumpa, absolutnie widzę ogromne różnice, jak było po wyborach i przed wyborami. I jak najbardziej uważam, że te wybory nie pokazały tak, jak były naprawdę wyniki. Wszystko, wiesz, żyje się nam troszeczkę inaczej, ciężej i tak dalej, są większe podatki i tak dalej. Ale to nie jest jakiś taki, wiesz, oprócz tego, że benzyna poszła w górę i jak mówię, tam podatki idą w górę, to życie codzienne normalnego człowieka biegnie dalej. Jasne, z dala od wielkiej polityki, prawda? Z dala od polityki i no, cały czas musimy... chodzić do pracy, cały czas musimy płacić rachunki. Tak. A jeśli chodzi o koronawirusa, no tu nie było takich lockdownów jak w Polsce, wiesz, czy w Europie. Przez pierwszy miesiąc, no to była jedna wielka niewiadoma oczywiście, no ale potem zaczęło się wszystko otwierać. Na przykład fryzjerzy się otworzyli, końcem maja w zeszłym roku i oczywiście ciągle, wiesz, trzeba w maskach i były obostrzenia, że wiesz, że nie 100%, tylko na przykład 50% klientów mogło iść i w dalszym ciągu są takie różne, wiesz, zasady, że jak przychodzisz do doktora czy do fryzjera, to nie możesz od razu iść tam, tylko musisz z auta zadzwonić, czy są na ciebie gotowi, żeby uniknąć, wiesz, tłumów w poczekalni i tak dalej, ale ogólnie jest wszystko otwarte. Okej. Okay. Zapytam cię jeszcze tak kończąc prawie, że z angielskim miałaś jakiś problem z nauką, czy raczej nie? Nie, z angielskim nie miałam problemów, bo angielski to był jednym z moich hobby zawsze, także no. Ja odkąd pamiętam, czwartej, piątej klasy, chociaż wtedy było bardzo ciężko, to były, wiesz, początek lat 90., więc było ciężko jakiekolwiek książki czy znaleźć anglojęzyczne, więc no. Oglądałam w telewizji, jakie kursy były, czy w polskiej, czy w czeskiej. No i potem dopiero jak
się można było w szkole troszeczkę uczyć na jakichś dodatkowych kursach, czy na usił się zaczęły potem, pod koniec mojej szkoły średniej zaczęły sprowadzać nauczycieli z Ameryki, z Anglii, no to wtedy poduczyłam się porządnie angielskiego, także ja potem przyjeżdżając do Ameryki nie miałam problemu. Okay. Oczywiście ciągle mam akcent i tak dalej, ale bez problemu. Super. Zapytam Cię po raz już na zakończenie o trudne sprawy. To znaczy zapytam Cię, co jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie wartościowe, istotne, bez czego nie wyobrażasz sobie życia? A rodzina? Rodzina i przyjaciele. Tak jak no mówię, my ciągle i ja i mąż nie mamy tutaj naszych rodzin, wszyscy są w Europie, także jeździmy co rok, jak tylko można, póki jest za kim jeździć, kogo odwiedzać, to jeździmy. Chcemy, żeby nasz syn umiał i polski, i czeski, także teraz, jak już jest troszeczkę starszy, to chcemy, żeby przynajmniej przynajmniej sześć tygodni spędzał u dziadków i babci, i kuzynów, i poznawał swoich przodków. No pięknie, czyli w tym roku się wybieracie tutaj w nasze tereny. Jak najbardziej, korona nam nie pokrzyżowała nam tylko i wyłącznie plany na początku zeszłego roku, ale potem byliśmy w Europie i w tym roku się nam udało jeździć na urlopy takie, jak zawsze jeździmy, i plażowe, i narciarskie, także to super. Przyjeżdżamy znowu. Jak tylko się da, to przyjeżdżamy. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Monika Awramczuk-Halama, tak? I dziękuję co, do bardzo. Zobaczenia w Cieszynie, w Ołomuńcu albo właśnie w Bostonie. Do widzenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.